Witajcie, jak się macie, mam nadzieję, że jesteście w porządku. Pokażę Wam przykład modlitwy bezużytecznej. Okay. Tutaj mamy komentarz jakiejś Anki. OK. Objaśnimy sobie ją. Tak. Moment. Dobrze. Chyba to tyle. A nie, tam jeszcze więcej będzie. Dobrze, no to z miejsca takiej było. OK. To jest cały komentarz przeczytajmy sobie go. Maciek, coś złego się z tobą dzieje. To jest pod moim filmikiem. Tak, Bóg, który jest miłością, będzie torturował ludzi w piekle. pokazuje i objaśniam. ok? Tutaj udowodniłem, że po prostu w obecności świętych aniołów i wobec baranka człowiek będzie katowany dniem i nocą na wieki wieków, ok? To jest to, tutaj jest to jasno napisane. Ten, kto będzie wielbił bestię i obraz jej i będzie brał jej znamie na czoło lub rękę. To jasno. Dziesiąty weset jasno mówi, że wobec świętych aniołów i wobec baranka e, taka osoba będzie piła kielich boszego gniewu. Okay? No i tutaj ta osoba kontynuuje. Jaki duch zły z tobą, tobą kieruje? Uważaj, aby nie zbluźnić duchowi świętemu, ok? Bo rzeczy, które ja tutaj mówię, są z ducha świętego. A jak, a jak ty uważasz, że to jest inny duch, no jeszcze tego nie powiedziałaś, ale mało brakuje, bo pytasz, nie? Jaki duch zły z tobą kieruje? Chociaż może to już jest bluźnierstwo przeciwko duchowi świętemu. Mam nadzieję, że nie, ok? Mam nadzieję, że nie. Bo Bluźnierstwo przeciwko duchowi świętemu jest wtedy, kiedy człowiek mówi komuś, kto ma ducha świętego, że tak naprawdę ma demona. Okay? Bo Pan Jezus mówił, że słowo przeciwko duchowi świętemu nie będzie odpuszczone, bo mówili ma ducha nieczystego do Pana Jezusa. Okay? Jak się nie znaki i cuda. Ale na ten temat robiłem osobny materiał. Jaki duch zły, tobą kierujesz, że wypowiadasz takie kalumnie. Już powinieneś rozumieć, jeśli studiujesz w Pokorze Boże Słowo. Tak, studiuję w Pokorze Bożego słowa, że jezioro ognia i siarki to jest miejsce ostateczne dla grzeszników. Owszem, to jest miejsce ostateczne dla grzeszników. Ok? Stamtąd nie ma wyjścia. To jest miejsce ostateczne. Tak samo jak dla ludzi zbawionych, miejscem ostatecznym jest niebo. Tak? Dla grześników, fałszywego proroka, szatana i demonów i tak dalej. A ono jest miejscem śmierci drugiej. Czy ty zrozumiałeś, że śmierć to śmierć? Nie, to ty nie rozumiesz, że śmierć jest opisana jako jezioro ognia w Biblii. Ja to wielokrotnie tłumaczyłem. Jezioro ognia to jest śmierć druga. Objawienie Jana 21.8 Tak mówi, ok? A w poprzednim rozdziale, w 20. Jasno jest napisane, że w tym jeziorze ognia, a jezioro ognia to jest ta śmierć dyluga, bo tam nie ma życia w jeziorze ognia, że jezioro ognia to jest miejsce, w którym się cierpi dniem i nocą na wiek wieków, ok? Tam nie ma życia. Ja to wielokrotnie tłumaczyłem, że dlatego to się nazywa śmiercią dylugą, no bo tam nie ma życia. Życie jest w niebie, ok? Nawet Pan Jezus mówi, że tutaj na ziemi, jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego i nie będziecie pili jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie, okej? Okay? Czyli ludzie chodzą jak takie martwe zombie, nie znając Pana Jezusa, ok? A tam w piekle, no to, bo tutaj to jest tego namiastka śmieci, okej? Okay? A tam, jak się nie zna Pana Jezusa, a tam w piekle, to jest w ogóle, ta śmieć, to istotnie jest śmiecią, okej? Okay? Że tam człowiek po prostu nie ma życia w sobie, absolutnie, w żadnym, nawet najmniejszym stopniu, ok? I ona tutaj pisze, to wieczne nieistnienie. Gdzie masz napisane, że to jest wieczne nieistnienie? Pokaż mi i objaśnij, że jezioro ognia to jest wieczne nieistnienie. No pokaż mi to w Biblii, bo ja czegoś takiego w Biblii nie widzę, bo <ścoughs> czegoś takiego po prostu w Biblii nie ma, ok? Dlatego apostoł pisze o wiecznym oddzieleniu od Boga. Owszem, to jest oddzielenie od Bożej miłości tam, człowiek będzie płakał i zgrzytał zębami. Tak? To jest gniew Boga tylko. Okay? I tutaj na litość boską otrzeźwiej poprzez Jezusa o pomoc, pomodlę się za Ciebie. I tutaj to jest temat tego materiału. Okay? Słuchajcie. Takie modlitwy są bezużyteczne, bo za co ona się za mnie pomodli? Za to, abym ja przyjął tą herezję o wiecznym nieistnieniu. Widzicie? Dlatego modlitwy takie przyjmij tą doktrynę, w którą ja wierzę. Nawet jak ta doktryna jest fałszywa. I takie modlitwy Boże, spraw, aby on, on to pojął, aby on przyjął tą doktrynę, w jaką ja wierzę. Panie Boże, spraw, aby przyjął tę elezji. To Bóg się może na Ciebie wręcz pogniewać że ty modlisz się o kogoś, aby przyjął te bzdury, które ty tutaj pokazujesz i objaśniasz, tak? Módl się za siebie raczej. I to i napisałem, okej? Okay? Biblia jasno mówi o wiecznych cierpieniach. Inne materiały robiłem na ten temat też, okej? Okay? Jak ktoś chce, to niech sobie obejrzy też materiał Czy prawdę o piekle? Pokazuję i objaśniam. Jest taki materiał na moim kanale, tak? Długi, ale warto obejrzeć tam. Obalałem różne kwestie, okej? Okay? Także nie módlcie się za innych o to, aby przyjęli wasze fałszywe doktryny. Ok? Bo to jest złe. Mi się przypomina weset z Ewangelii Łukasza, że tam psążki jerozolimskie płakały nad Panem Jezusem. A Pan Jezus im mówi. Nie płacz się mną, ale płacz nad sobą. Okay? Więc w tej sytuacji ludzie myślą, że robią coś dobrego w momencie, kiedy modlą się za innych, kiedy współczują innym, tak, rzekomo, że nie znają tej prawdziwej doktryny, podczas gdy ona jest fałszywa. Tak? I ona tutaj może mi współczuje, że ja nie znam tej według niej prawdziwej doktryny, ale to jest wszystko ściema. Jest jedna wielka ścieżka, to jest fałsz. Ok? Jedna wielka fikcja. To są nauki świadków Jehowy i Adwentystów dnia siódmego na ten temat. Więc jeszcze raz, raz. Jeżeli modlisz się za innych, aby pojął pewną doktrynę, upewnij się, że ta doktryna istotnie jest prawidłowa. A jeżeli nie, nie jesteś pewny to pomóc się do Boga może innymi słowami. Boże, proszę Cię, aby osoba, za którą się modlę w tej chwili, przyjęła Twoją prawidłową doktrynę. I wtedy nie miej na myśli tego, co Ty konkretnie mówisz, tylko miej na myśli Bożą doktrynę, tak? To, co Bóg chce, aby ta osoba pojęła. Bo Bóg nie chce, abym ja wierzył w te, te kalumnie. To są kalumnie, ok? Anka. Okej. Okay. Dobra. To by było na tyle. Tak. Jak, jak się modlicie, to módlcie się prawidłowo, bo naprawdę Bóg się może pogniewać na, na takie modlitwy albo po prostu nawet się nie pogniewa, ale uzna, że to jest bezużyteczne po prostu, nie? I takie coś, coś nie ma sensu. Dobrze, Trzymajcie się. Z Bogiem. Cześć.